Nie jest przypadkiem, że to media w latach 90. i później najbardziej walczyły z Solidarnością. Nie jest przypadkiem, że to media właśnie w latach 90. i później najbardziej walczyły z dążeniem do budowy silnego państwa polskiego. Nie jest przypadkiem, że najbardziej zwalczały budowę wojsk obrony terytorialnej. Nie jest przypadkiem, że najbardziej zwalczały sojusz polsko-amerykański. Nie jest przypadkiem, że najbardziej zwalczały rodzinę katolicką. Nie jest przypadkiem, że najbardziej reklamują dzisiaj postmarksistowskie ideologie. Bo nie ma prywatnych mediów. Nie ma. Są postkomunistyczne. Albo te, które postkomuniści sprzedali różnym prywatnym, ale zewnętrznym właścicielom. Warto o tym wszystkim pamiętać, że to Solidarność powiedziała nie. Że to Solidarność walczyła o polską własność, polskie media i polską możliwość kształtowania naszej pracy. A tutaj, w tym mieście, o suwerenność polskiej energetyki, bez której nie ma niepodległej Polski. Duża część z tych zadań jeszcze jest, panie przewodniczący, przed panem, przed państwem, przed Solidarnością. Ta praca jest nieskończona. Ta praca wymaga jeszcze wielkiego wysiłku i wielkiego poświęcenia. Politycy kształtują prawo, kształtują instytucje, ale ducha kształtuje Solidarność. I to jest wasze zadanie.